Klauzul niedozwolonych, które mogą znajdować się w umowach kredytów walutowych jest wiele. W głównej mierze koncentrują się na samej indeksacji, waloryzacji, czy w ogóle przeliczaniu kredytu według kursów dowolnie ustalanych przez banki. One mogą dotyczyć również pobierania składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczeń pomostowych, czy też mogą koncentrować się m.in. na pobieraniu innych opłat, których wysokości konsument nie, jest w stanie zweryfikować. Osoba, która stwierdzi występowanie w swojej umowie klauzuli, albo takiej, która jest już wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych, albo takiej, która jest podobna do takiej wpisanej do rejestru, powinna zwrócić się z reklamacją do banku i żądać oczywiście usunięcia tej klauzuli. W przypadku, jeżeli bank reklamację rozpatrzy negatywnie, można zwrócić się z wnioskiem do rzecznika finansowego o podjęcie interwencji. Oczywiście to również może zakończyć się niepowodzeniem. Więc dalej są kolejne dwie ścieżki, czyli można do rzecznika finansowego skierować wniosek o przeprowadzenie postępowania tzw. mediacyjnego, czyli pozasądowego. Albo jeżeli takie postępowanie również nie dojdzie do skutku, czy też zakończy się negatywnie, jest możliwość skierowania sprawy do sądu, i wówczas rzecznik finansowy może takie osoby wesprzeć tzw. istotnym poglądem w sprawie, czyli rzecznik przedstawia swoje stanowisko sądowi.